Jesteśmy gotowi oddać wam duży kawałek Karelii na część przysmyku karelskiego i kilka wysp. Zasadniczo to samo bagno, ale dwa razy większe. Cóż, jest to w pewnym sensie opłacalne. Ale atakowanie Leningradu stamtąd nie będzie zbyt wygodne. Po co nam ten kawałek Karelii? Zaczynam się martwić. Cześć, Polsko. Węgry? Dlaczego masz kwiaty? Są dla ciebie. O, naprawdę? Tak. Posypujesz je solą lub pieprzem, prawda? Nie! Dlaczego tak myślisz? Zawsze robisz mi żarty. Ale mówię poważnie. Głupie gadanie. Polsko, ja ciebie kocham. Nie dam się na to nabrać. Nie, Polska. Po prostu sobie ze mnie żartujesz. Ale Polska... Niezła próba, Węgry. Nie jesteś zabawny. Przestań. For the Holy Queen! Are you okay? Nie. Jestem UK. Proszę, przestań. Bezpieczeństwo. Nie martwcie się wszyscy! Jestem tutaj, aby zapewnić wam bezpieczeństwo! I to właściwie sprawia, że czuję się mniej bezpiecznie. Nie identyfikuję się jako gender fluid. Jestem gender fluid. Identyfikuję się jako suka. Nada? Czy psucie komuś życia jest hobby? Co? Spójrz na tą piękną odmienność i kulturę. A wszyscy mówili, że będzie tragicznie. Biznął ci ktoś kiedyś z siekierki? Czy głosujesz na Putina? Nie. Dziękujemy za głos na Putina. Każdy głos się liczy. Wyjedz! Pierdol się, suko! Okej, AIM. Wszystko gotowe. Będziesz na górze czy na dole? O, okej, bro. Zazwyczaj jestem na dole, ale może spróbuję na górze. Okej, twoje łóżko jest na górze. Aha, więc mówiłeś o górnym i dolnym łóżku? Tak. Czy pomyślałeś o tym, o czym my rozmawialiśmy? Tak, górne i dolne łóżko. Cóż jeszcze mogłoby być na górze i na dole? O Boże! Jak opiekować się smutną osobą? Po pierwsze, podnieś i połóż smutną osobę w kocu. Co on robi? Następnie zwiń jak pieroga. Po trzecie, połóż smutną bułkę w wygodnym miejscu. Po czwarte, przytul bułkę bardzo blisko. Po piąte, nakarm bułkę przekąskami i upewnij się, że bułka jest dobrze nawodniona. Łzy powodują odwodnienie bułki. Po szóste, wesoła bułka jako pieróg.
Gdzie jest Francja? Tutaj. Gdzie jest Brazylia? Tutaj. Gdzie jest Związek Radziecki? Tutaj. Nie Rosja. Wiele lat później. Niepodległość! 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 Jaki ojciec, taki syn. Chcesz wolności słowa? Zapłać za to! Indonezja. Czemu? Co? Czemu ja? Twój kostium, typie. A, yes! Nie. Gratulacje, Indonezja. Jesteś teraz ojcem. Czyż nie jest piękny? On jest. Gotujmy z Katarem i Bahrajnem. Dzisiaj my, siostry, zrobimy szawarmę z wołowiny. Łatwy krok do wykonania w domu. Najpierw pokrój mięso. Nie zapomnij także pokroić warzyw. Sekretem zmiękczenia mięsa jest jogurt. Do przypraw używam wszelkich przypraw. Pietruszki, kminku, cząstków proszku, czarnego pieprzu i cynamonu. Następnie jako tajny składnik dodaj kwas chloroodstowy i azotan potasu. Ostrzegamy, nie próbujcie tego w domu. Kwas chloroodstowy z pewnością pobudzi twój apetyt. Jako środek konserwujący można zastosować azotan potasu. Aby zaoszczędzić, użyj szklanej miski. Ostrzegam, może roztopić żołądek. Następnie podsmaż wszystko na oliwie. Pośpiesz się, zanim patelnia też się roztopi. Testerz. Zanim wszyscy to zjecie... Kim jest ten dziwak? O, to Sjajton. Zastanawiam się, o czym oni mówią. Więc tak. Gotujecie tak źle, że nawet Sjajton przypomina nam, abyśmy powiedzieli Bismillah, żeby nie jadł z nami. Opieka. Na pan G! Ludzie, zobaczcie! Znalazłam ptaszka! Co powinniśmy z tym zrobić? Wygląda na to, że to boli. Belgia, może się tym zajmiesz? Byłoby mi miło. Nie tak. Powiedz mi, Włochy, jak długo masz te zęby? Od urodzenia. A czy kiedykolwiek zrobiłeś coś złego? Ja? Ależ jestem najpiękniejszym i najbardziej fantastycznym krajem na świecie. Nigdy nikogo nie zabiłem. No... Może byłem trochę zły.
ale teraz jestem dobrym krajem. Jesteś pewien? To dlaczego więc większość krajów ci nie ufa? To nie jest łatwe, okej? Bycie złym to jedyna rzecz, w której jestem dobry. Wiele krajów docenia moją ananasową pizzę. Jak mogę zachować spokój? Nie mój w tym interes. Gdzie byłeś, młody człowieku? Hej, uspokój się. Po prostu miałem, no wiesz, dużo pracy z euro. Ha! Spróbuj ponownie. Piję tylko trochę, przysięgam. Au! To wszystko. Do swojego pokoju, chłopcze. Ach, Paul, daj spokój. Hej, Rus. Jakie jest hasło do Wi-Fi? To moje imię, kocham, ktoś. O, pozwól mi zgadnąć. Spróbuj Ameryka. Hasło prawidłowe. Miłego korzystania. O nie. Co to plijet? Proszę, nie rozpowszechniajcie tego. Podziwiajcie. Wyspy Malediwy. Chcę ją kupić. Jest taka cute. Tak trudno jest zająć się tą dwójką. To nic. Jeszcze muszę zająć się tą czwórką. Amatorzy. Excuse me, what the fuck? Witam, panie USA. Mamy mały problem. Yo, kongres, co się stało? Na pewno nie może być aż tak źle. To trochę zabawna historia. Nie mogliśmy jeszcze zdecydować o naszym rocznym budżecie, a rok budżetowy prawie się skończył. Więc być może będziemy musieli zamknąć rząd. Artykuł 1 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Punkt 2 wymienia. Nędza w torebce. Mój tyłek. Czy ty sobie żartujesz ze mnie? No cóż, pewnie. Usługi rządowe zostaną rozwiązane lub wstrzymane, a pracownicy mogą zostać wysłani na tymczasowy urlop i pracować bez wynagrodzenia. Ale powinno być to tymczasowe, więc jeśli spróbujesz mnie uciszyć, wyr***nę cię jak świnie. Okej. Dobra, nie zamykamy. That's right, you fucking bitch. Każdy się czegoś boi. Ale nie ty. Prawda, tato? Aniołku, każdy oznacza wszystkich, nawet mnie. Bom dia, tato. Ładny dzień.
Chcesz kawę? O, bon dia, córko. Dziękuję za kawę. Tato, dlaczego te kraje Azji Południowo-Wschodniej tak patrzą na nas ze strachem i zachowują się dziwnie? Zadzwoń na to policję. Może oni też chcą filiżankę kawy. Ej, dzieciaki, może dołączycie do nas i napijecie się razem dobrej kawy? Chyba naprawdę nienawidzą kawy. Teraz pewnie się zastanawiacie, o co tu poszło. W języku portugalskim i brazylijskim słowo bom dia znaczy to jako dzień dobry. Ale już w tych krajach jak Malezja, Indonezja, czyli w tych krajach południowo-wschodniej Azji, bom dia oznacza już jako zbombardować go. Creepy. Czy są w porządku? Nie wiem, ale myślę, że powinni natychmiast jechać do szpitala. Broń! Potrzebujemy broni! Ale co może być użyte jako broń po drugiej stronie? Czekajcie, wszyscy! Uspokójcie się! Nie pozwól mu użyć swojej ostatecznej formy. Jeśli tak się stanie, nie będziemy mieli wystarczającej ilości MP, aby go powstrzymać. O Matko Boska! To się rusza! Na co czekacie, chłopaki? Spotkanie prawie się rozpoczęło. Azjan! Uważaj! O, Karalu. W porządku? Do zobaczenia w sali konferencyjnej. Konnichiwa! Mam ekscytujące ogłoszenie. Po raz pierwszy od 50 lat mój produkt Cup Noodles będzie teraz można podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Oj, cholera. Chyba po prostu wrócę do jedzenia pancitu. Dlaczego? Czy coś jest nie tak? Masz na myśli, że wcześniej nie można było ich podgrzewać w mikrofalówce? Cały ten mikroplastik, który konsumowaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia... O mój Boże! Podgrzewałem w mikrofalówce twój Cup of Noodles przez cały ten cholerny czas! Czekaj, czy to znaczy, że mam raka? Nie moja wina, że nie umiesz czytać instrukcji, idioto. Zrobiłam gulasz. To było niesamowite. Kocham ziemniaki. O, ja ciebie też kocham! Czekaj! Co było w tym gulaszu? Wszystko tak jakby trochę ciemne. Widziałeś coś tam? Nie do końca. Chłopaki! Słyszę, jak coś idzie blisko nas. To ten potwór? Wszyscy za mną. Co to jest? Hey, well, boy. Surprise, motherfucker. Dość. To?
Bruh. Sajus, nie ruszymy. Rozwalił się! Geniusz. Dlaczego ty jesteś taki zły? Hej, Rosja! Spróbuj to na swoim palcu! Okej. Nie rozumiem tego. O! Otwór! Dość. Bruh. Cóż, zamordowałem jego ojca. I co teraz? No cóż, nie wiem jak ty, ale ja się zajmę dzieckiem. Dziecko należy do mnie. Byłem tu pierwszy. No hej! Och, te bloki. Czyż nie jesteśmy wszyscy w tej samej drużynie? Bierzemy kasę. Nie masz już republik? Nic nawet nie mów. Masz 48 stanów. Jestem kapitalistą. Oczywiście, że będę cholernie chciwy. Idiota. O cholera. Tylko nie kolejna kłótnia. Panowie, panowie. Zamiast się chwiać, może rozwiążemy to serdecznie i sprawimy, że będzie sprawiedliwie między nami wszystkimi? Cóż, jestem całkiem dobry w dzieleniu się. Sowiet? No. Sowiet? Da. Nie będzie dozwolonego podziału krajów. Podział krajów może spowodować problemy w przyszłości. Jeśli chcecie zająć, zróbcie to bez dzielenia ich. Proszę. Więc ja go zatrzymuję w dni powszechne, a ty w weekendy? Nie, to nie jest równe. Od kiedy obchodzi mnie równość? O Boziu. Czy to cholerna balinka? Nie, oczywiście, że nie. To był tylko komar. Stary, jest zima. Estonia? Znalazłem twojego komara. O. W języku norweskim nie nazywa się swojej drugiej połówki chłopakiem ani dziewczyną. Mówimy na to kjæreste. Słowo to ma nieokreślony rodzaj i jest dosłownie tłumaczony jako najdroższy. W języku szwedzkim nie nazywasz swojej drugiej połówki chłopakiem czy dziewczyną, ale mówisz min enda kärlek, co oznacza moja jedyna miłość. A po fińsku mówimy mulkvistu, co oznacza ten, którego nienawidzę tak bardzo jak innych. Dzień pierwszy. Nie ma pracy! Dzień drugi. Dzień trzeci. Dzień czwarty. Perfekt! Dzień piąty. Dzień szósty. Nuda. Miesiąc trzeci. Dzień dobry.
Niemcy, jakieś newsy? Ja ciebie też kocham. Pierdol się, Polsko! Niemcy są moje! Hej, gościu! Chciałbym pizzę. Oczywiście, gościu. Zamknij się, Chiny! To wszystko twoja wina! Jestem taki zmęczony. Yo, Łuki! Chcesz iść ze mną na przerwę? Ta, jasne. Dzisiaj był ciężki dzień. Muszę zapalić. Cholera! Wygląda na to, że skończyła mi się zapalniczka. A może wiesz, gdzie ją położyłem? Musisz zadbać o swoje zdrowie i rzucić palenie. Nie jesteś moim ojcem, żeby mnie uczyć. I nie masz prawa zabierać moich rzeczy. Twój upór nie ma granic. Dziękuję.